Rafał, tutaj na backstage'u powiedziałeś, jak mam się do ciebie zwracać. Panie władco tego świata. Czyli rozumiem, że czujesz się bardzo pewnie, tak? Nie, to nie chodzi o to, po prostu to jest mój tytuł szlachecki. Dobra. Bez względu na to, jak się czuję. Ale myślisz, że czy stary lis odda teraz teren młodemu wilkowi, twojemu przeciwnikowi? Stary osioł nie oddaje nigdy nic. Czasami oddam pieniądze kolegom, ale też mam czasami z tym problem ostatnio, ale pola nie, pola też nie. Wiesz, jak wiemy, że w życiu też jesteś mocnym zakapiorem, tak? Czy dawno i nieprawda. No dobra, ale czy zostałeś zawodnikiem po to, żeby tak na legalu się bić? Nie, powiem szczerze, zacząłem trenować kickboxing po to, żeby mocniej bić tych wielkich panów, którzy mnie zaczepiali na zabawach i na dyskotekach. Czasami oni mieli mundury strażackie, także kobielaki i suwczyniaki pozdrawiam. Aż się boję tutaj, ale pamiętaj... Jak założysz jutro mundurek, to powiem ci... Pamiętaj, że na kilogramy przegrasz. Ale ja jestem psychiczny, nie fizyczny, także pamiętaj, jakby coś, to wiesz. Dobra. Ja wygrywam zawsze. A jak wyglądały, powiedz jeszcze tak szybko, twoje przygotowania? No co? Nie śmiej się, tylko odpowiadaj. Przygotowania wyglądały tak. Ale dobra, okej, okay, przepraszam. Cofnij tak. Pytanie. Cofnij. Jak wyglądały... Chciałem zrobić tak. Tak. Jak... I to się dopiero cofnęło, no. Tak. Jak wyglądały twoje oficjalne przygotowania do walki? Dobra, nieoficjalne zostawisz na później. Czyli nie było żadnych? One wyglądały tak. Znaczy, no, ja generalnie... Ja mam to na karcie napisane. Posłuchaj. Tendencyjne pytania. Powiem ci tak, ktoś to pisał, powiem ci, nie, ja jestem niestandardowy człowiek, dlatego niestandardowe pytania powinien zadawać. Jakiś inny zestaw poproszę, jakiś, nie wiem, no menu dobra. Jakieś świąteczne czy to coś. To powiedz mi na ucho, jakie mam ci pytanie niestandardowe zadać. Dobra, także dziękuję ci za rozmowę. No i wtedy tym sektorem go ciach, ciach, ciach. Tak. Powodzenia. Nie, przygotowania. Mój trener ciągle jeździł na jakieś wyjazdy ze swoją misią. Nie było go, trenowałem sam, szukałem go po lesie, takie zbłąkane dziecko, taka zbłąkana owieczka. Szukałem go i krzyczałem, Krzysiek, Krzysiek. Krzyśka nie było, nie odnalazł się i taką mam właśnie traumę do dzisiaj. I po prostu jak jeżdżę po grzyby, to już nie jeżdżę do lasu, tylko jeżdżę do dealera. Skąd decyzja o podjęciu walki? Nie, to znaczy, no tak, no po pierwsze wiadomo kasa, no nie oszukujmy się, ja to robię dla kasy, to jest moja praca. A po drugie robię sobie terapię alkoholową i zamiast pić, bawić się, to wziąłem sobie sport jako pierwsze miejsce, żeby jednak gdzieś tam coś robić, czym się zająć, bo jak mam za dużo czasu, to niestety mi... Odbija, tak? Dokładnie. No ale to nie jest żart. Ale no masz dużo, dużo osiągnięć na swoim koncie. Dużo i w kickboxingu i w boksie można powiedzieć tak, jednak to w porównaniu z młodością, z chęcią wygrywania, właśnie z tą, można powiedzieć, adrenaliną, z tym testosteronem, no to doświadczenie to jest za mało. Ja muszę być jeszcze przygotowany i muszę chcieć wygrać, a teraz ostatnio to tak, to wszystko to różnie jest, tak porobiło się także. Życie, tak? Życie. Czyli rozumiem, że jesteś tak pewien, że w sobotę będzie taki wynik? Możesz mnie podnieść. Przyjdzie. Pod warunkiem, że ty będziesz ogłaszała werdykt, ale musisz ją tak zrobić, tak gili, gili. A znasz, to ty, zaczkiem mam triceps, gili, gili, gili. Widzicie, no po prostu to ja miałam zadawać pytania, a ty wszystko se prowadzi. Ej, no właśnie, ty jakoś dostanę jakiś etat, tak pół etatu, działkę czy coś? No działki nie, wiem. Nie, ja tylko... Nie, tam. Wiesz, ja nie dealuję. Ja bym, ta, jeden nie, pułap. Tak, jasne, tak. Mogę ci potarczować. Tak. Dogadamy się. Dobra, dzięki i powodzenia ci życzę. Tak, jasne, to samo powiedziałeś jemu. No każdemu życzę powodzenia. No, ale mi a co się okaże, to się zobaczy w sobotę. Mi powinnaś bardziej życzyć powodzenia, tylko tak, Rafał, wiesz. Zobacz. No weź. Rafał, wiesz. No. Dobra, dzięki. Dziękuję.